I tam w kolejnym dniu zakładania akwarium. Dzisiaj wracamy z powrotem do filtracji. Będziemy montować sekcję grzewczą z kranem wylotowym. Ja już sobie przykręciłem mocowanie. Teraz będziemy to sklejać. Niestety wyszły małe defekty robienia, przygotowania się bez akwarium. Po prostu to było już idealnie ten zawód na nodze. I odsuwało mi trochę tą sekcję. Musiałem to skrócić. Całe szczęście, to jest dla mnie już tyle razy to robiłem, że już to opanowałem, tak? To będzie wyglądało w ten sposób. Tu dalej będzie rura, która będzie wracać, którą woda będzie wracać z powrotem do akwarium, aż tam do samego końca i tam przy samej ściance dopiero będzie. Jak zamontujemy już tą rurę, zajmiemy się grzałką. Grzałka będzie przez tak kontrolę, którą już pokazywałem z czujnikiem temperatury, tak? To chodzi o to tylko, żeby po prostu grzałka nie zagotowała nam tej wody, tak? Dobra, ja się zabieram za klejenie, będę omawiał poszczególnie części, co będę robił. Dobra, lecimy z klejeniem. Kupiłem pół litrowe opakowanie kleju. Powiem wam, że już mi się skończyło. Musiałem kupić następne. Teraz lecimy z kranem, tak? Kranem będę dopuszczał wodę do akwarium. Wodę zawsze dopuszczam sobie od stanu w beczce, dlatego tutaj znajduje się zawór tirynkowy, który nie pozwoli, żeby woda po opróżnieniu beczki cofnęła mi się z powrotem do akwarium, znaczy do beczki z akwarium. Chwila, moment, klej złapał. Przykręciłem tu od razu korpusy, żeby wiedzieć, jakie odległości tutaj ten kran mi wyjdzie. Żeby nie było tak, że zrobię go na wprost i kran będzie mi tutaj z korpusami kolidował, tak? Lecimy od razu z następną sekcją. Nie ma na co czekać. Klej szybko łapię. Już chyba złapało. Dobra, to już będzie trzymać. Rura jest już dopasowana do sekcji, powrotna. Teraz tutaj sprawdzam, pod jakim kątem muszę to puścić, bo jak przypominamy sobie, miałem tam pewne problemy z rurą wlotową, także wylotową też muszę trochę zeskosować. A teraz krótko o tym powrocie. Powrót jest zrobiony z rury 40. Cała instalacja to jest rura 32 calowa, a tutaj daję 40, dlatego że taka rura mi została. No niestety sprzedaje to się w odcinkach dwumetrowych, a ja wykorzystałem niecałe pół metra. A dlaczego ja daję tą rurę, a nie 32, tak jak pierwotnie powinno być? Otóż postanowiłem wykorzystać tą powierzchnię, która jest w tej rurze, na dodatkową jeszcze filtrację, tak? Do tej rury wrzucę po prostu takie o biobale. One są bardzo porowate, jak widać, tu jest prawie całkowita przejrzystość. Do tego ona jest dużo większa, ta rura, także nie sądzę, żeby to spowolniło przepływ, a jestem w stanie zmieścić prawie 60 takich biobali do tej jednej rury, tak? To jest tyle, jakbym zamontował dodatkowe dwa korpusy. Także, jak mówię, wykorzystuję każde wolne miejsce na filtrację. Dobra, ja teraz przychodzę do
mocowania tej rury i sklejenia. Potem dopasuję sobie kąt i w dalszej części zabieramy się już za elektrykę grzałki. Mamy już wszystko sklejone, zmontowane, skręcone. Praktycznie filtracja jest już skończona. Rura pierwotna jest zamocowana. Tutaj znowu wyszło po delikatnym skosie, ale rury są blisko siebie, ładnie do siebie pasują. Wlot i wylot jest już ukierunkowany. Wystarczy tylko przyłożyć te rury, które będą wchodzić do akwarium i będzie skończone. Ale to sobie już na jutro zostawiam. Teraz zajmę się elektryką. Trzeba zbudować nowe gniazdko, które podłączymy pod sterownik. No, to do zobaczenia za chwilę. Witam ponownie. Zamontowałem już nowe gniazdko. Tu będzie podłączona grzałka. Zamontowałem też i nasz regulator temperatury. Jest już podłączony, włączony do prądu i działa. Główna temperatura jest to temperatura otoczenia, tak? No, widocznie w domu mam 23 stopnie. 27 stopni to jest temperatura ustawiona, przy której termostat wyłączy nam grzałkę. Zobaczmy. O, nie wiem, czy słyszeliście taki charakterystyczny pstryk. Jest to moment, w którym odłączona została grzałka. No, ładnie się zagrzało szybko, ale spada już tak nie da szybko. Zobaczmy, czy zaświeci nam się gniazdko. Nie chcę podłączać grzałki, więc zrobimy to standardową metodą na mówkę. W tym momencie, jak widzimy, temperatura jest jeszcze powyżej 27 i nie ma prądu w gniazdku. Stopniowo ona sobie, widzę, spada. No, wychładza się bardzo powoli, ale już jest prawie 27. Oczywiście to ma pewną tolerancję, tak? To nie jest tak, że to jest równe 7, to chyba pół stopnia jest bodajże ustawione. Można to oczywiście zmienić w ustawieniu, tak? O, teraz było pstryk, zaświeciła nam się lampka, że jest napięcie i jak widać tutaj w mówce pojawiło się światełko, znaczy się, że w próbówce, znaczy się, pojawiło się światełko, znaczy się, że jest prąd w gniazdku, grzałka powinna nam się świecić. O. Także termoregulator jest już podłączony, będzie działać, zostało mi jeszcze zamocować tylko sondę we wskazanym wcześniej miejscu, tak? Ja to zrobię tam nad kranem, po prostu wprowadzę to w te rury, w ten układ i to będzie to. Dobra, koniec na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Jak wam się podoba pomysł zapełnienia rury powrotowej biobalami. No i jak wam się podoba także takie rozwiązanie ogrzewania w naszym akwarium. Do zobaczenia jutro. Cześć.